Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie polowanie na nową postać. Oczywiście zrobimy polowanie na Asha. Jeszcze tej postaci nie mam, Brawl Passa jeszcze nie kupiłem, także stwierdziłem, że zrobię sobie to polowanie. Co do zakupu Brawl Passa, jeszcze się zastanawiam, bo tutaj trochę gemów muszę odebrać jeszcze. Wydropię sobie tą postać, oczywiście Asha. I tak muszę tutaj odebrać nagrody z sezonu 6, także właśnie dzisiaj sobie wydropimy kolejny raz postać z Brawl Passa. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, dajcie znać, czy wy sobie kupiliście Brawl Passa, czy macie już tą nową postać. A ja przechodzę już tutaj do właśnie do otwierania skrzynek. Tylko jeszcze zobaczymy sobie procent, jaki ja tutaj mam procent na legendarną postać. Okej, 0,9 prawie, więc jest naprawdę mega wysoki procent. Obstawiam, że trochę skrzynek będę musiał otworzyć, ale zobaczmy, ile tak naprawdę otworzę. Więc ja już tutaj przechodzę do otwarcia. Czy tu mam coś jeszcze ciekawego? Czy tylko skrzynki? A nie, dobra, są tutaj skrzynki, także lecimy. Zobaczymy, ile tych skrzynek będę musiał otworzyć. Na razie zaczynamy. Dwie skrzynki, niestety nic. Może z Megaboxa teraz coś będzie. Niestety z Megaboxa nie ma postaci. Oczywiście też tą postać sobie tutaj wymaksuję na tym odcinku. Także będzie Star Power, będzie gadżet. Także lecimy sobie z openingiem. Niestety drugi Megabox też nic. Kolejna skrzynka, duża skrzynka, nic. 53 level tutaj jest. Trochę tych skrzynek z tego sezonu 6 mam. Wydaje mi się, że raczej powinno to wystarczyć na wymaksowanie postaci, na wydropienie. Ale to zobaczymy. I mamy już jedynkę, czyli mamy tutaj postać. Oczywiście trzeci megabox otworzony i już mamy nową postać. Jest to Ash. Mam nadzieję, że jest to Ash, bo chyba nic więcej mi nie brakuje, żadnych gadżetów, Star Powerów. Przynajmniej mam taką nadzieję, także jest to Ash, więc klikamy. No i dokładnie, mamy Asha. Kilka skrzynek otworzonych i już mamy nowego zadmiarza odblokowanego, więc wychodzimy sobie. Nowa postać odblokowana, także teraz przechodzimy sobie do wymaksowania tej postaci. Czekać. O, jest też questik na Asha, wygraj 15 gier, więc spoko. Tutaj sobie idziemy i maksujemy teraz tą postać. Okej, 100, no na razie odbiorę te tutaj punkty. Oj, poleciało za daleko. Mam nadzieję, że nic nie ominę. Okej, 50 kolejne. Pewnie skrzynki będę musiał otworzyć, bo tutaj tych punktów raczej nie starczy. Chociaż kto wie, dosyć sporo tego tu jest. Dobra, czekajcie, tam pominąłem już tutaj. Wracam, tu jest 200 czy coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, tutaj 200 pominąłem. Już sobie tutaj dodajemy 700. Potrzebuję jakoś 1410 chyba, żeby mieć tą postać na maksa. Więc okej, czekajcie, 925. Ja bym tutaj walnął sobie 500. Mamy już tak naprawdę wymaksowaną postać. Szczerze myślałem, że tych punktów nie starczy. No ale tam było dosyć sporo, także teraz maksujemy sobie postać. Oczywiście 9 level. Okej, mamy 9. No i teraz lecimy sobie ze skrzynkami, żeby tutaj wydropić Star Power i gadżet. No z tym może być problem, chociaż jak widzicie, gadżet już mamy tutaj odblokowany, więc odbieramy oczywiście gadżet. Teraz lecimy tylko po Star Power. Trochę tych skrzynek tutaj ma, więc na spokojnie. Kolejna, o, może bez Megaboxa coś wyleci? Niestety nie, trochę golda też tutaj przy farmie, więc spoko. Z tym Star Powerem może być problem, chociaż no jak widzicie, znowu mówiłem tutaj o Star Powerze i mamy Star Power, 590 monet, odbieramy i oczywiście Star Power, Gwiezdna Moc, pierwsze uderzenie, tak się nazywa, także mamy już tą postać wymaksowaną, trochę skrzynek musiałem otworzyć, nie za dużo, no ale wiadomo, wysoki procent był, także przetestujmy sobie tą postać, zobaczmy jak się tą postacią gra, myślę w sumie co byśmy mogli tutaj sobie zagrać. W sumie, o, w ogóle wyzwanie mistrzowskie jest jeszcze, będzie w piątek, więc spoko. Myślę, że możemy sobie, czekać, jakieś questy mam tu przy okazji do zrobienia. Czy może, dobra, zagrajmy może jednak Siege'a konkursowego, żeby były jakieś tutaj zmieniane mapy, żeby było trochę ciekawiej, więc lecimy sobie. Mam nadzieję, że tylko meczek znajdzie, chociaż nie powinno być problemu. 5 na 6 i jeszcze jednej osoby tutaj brakuje, no niestety wyszedł ktoś. Dobra, da ten mecz? Okej, dało, idealnie. I zaczynamy sobie, zobaczymy co to za mapka będzie na Siege'u. No, taka nawet całkiem okej. Tutaj chyba teleport pod ich działko, tak mi się wydaje? Tak, dobra. Jest tutaj teleport pod działko, także spoko. Myślę, że można sobie tak, można się tak teleportować cały czas. Oni widać też się teleportują. Dobra, lecimy sobie od razu i znowu tutaj ubijamy gadżet. W sumie gadżet, co tutaj robi? Chyba leczy 1200 HP z tego, co zauważyłem. Niestety na razie przegrywamy, więc lipa na razie, okej, jeszcze tutaj niestety wleciał. 3000 nam zostało HP. Rzucę ulta, okej, tutaj się pojawili, nice, udało się ładnie wybronić.
Teraz tutaj Hill wlatuje, niestety tutaj Buzz zniszczył nam działko, przegraliśmy. Szkoda, że ten Spike tutaj spał, no ale nieważne, pucharków nie straciłem, nic nie straciłem, więc lecimy sobie z drugą gierką. Mam nadzieję, że tym razem się tutaj uda wygrać, bo no szkoda, akurat fajna mapa, bo dosyć szybka była, te teleporty naprawdę tutaj przyspieszyły zdecydowanie tą gierkę, więc widzimy się w drugiej grze. Dobra, zaczynamy, teraz trochę bardziej zwariowana mapa. Okej, lecimy, dobra, auto-aimujemy, ja muszę się tutaj nauczyć, co ta postać robi. Ult jakieś tutaj boty wystawia, jakieś robociki można powiedzieć, a gadżet healuje, więc muszę sobie zapamiętać. I tu chyba też ta postać bije więcej damage'a, jeżeli ten żółty pasek się naładuje, z tego co zauważyłem, więc spoko. Dobra, pierwszy robot będzie nasz. Okej, trzeci poziom. Czy uda się tym skończyć, czy może jednak nie? Okej, oj, tutaj dobra, udało się go ubić i lecimy od razu za atakiem. Z tego co widzę, tutaj też się da teleportować pod działko, więc spoko. Dobra, heal. 2300 heala wleciało, więc spoko. Ubijamy. Chyba będzie koniec, tak mi się wydaje, że kończymy. Dokładnie, mamy wygraną drugą gierkę. Tutaj nie było problemu. Tu poszło to dosyć łatwo, dosyć też szybko. Jedna gierka wygrana Ashem, więc lecimy sobie z trzecią. Myślę, że trzy gierki na spokojnie wystarczą tą nową postacią, także lecimy sobie. No i zobaczymy, jak pójdzie ta ostatnia gierka. Także krótkie cięcie i widzimy się w ostatniej gierce. Okej, no i zaczynamy. Tutaj jak widzicie, dużo przyspieszaczy, że tak powiem. Oczywiście sobie skaczemy, no i niestety tutaj Cindy śpi, trochę lipa. Ale okej, no i ta postać naprawdę dziwnie się tą postacią gra przez ten delay przy ataku. No ale jakoś tutaj trzeba się nauczyć tym grać. Dobra, ulta rzucimy, niech te robociki tam idą. No za dużo to nie zrobią, 2200 damage upadło. No niestety na razie przegrywamy. Niestety też nie da się tutaj teleportować pod tureta, szkoda. Okej, mamy ulta. Sandy jednak tutaj coś gra, a jajaj, niestety tutaj padł. Dobra, uda się, dawaj, dawaj. Aj, niestety, dobra, i tak już oddał tą śrubkę, więc lipa. Mam nadzieję, że moi teammate tam wybronią to na spokojnie. 70-50% prawie już jest. Okej, okay, energy drink wlatuje, oj, tutaj nie widać tej strefy. Trochę lipa, okej, okay, udało się, jeszcze mam energy drinka, więc też lepiej. Heal tutaj wlatuje oczywiście, dwa hity i po Amber. Niestety nie udało mi się ubić Amber, bo nie zauważyłem tej strefy. No i niestety to działko mnie ubiło. Lecimy sobie od razu, tutaj skaczemy. Ult, oj, teraz oni mają energy drinka, więc lipa. Dobra, trochę tutaj ubijemy, grip padł, nice. Chyba ten robot będzie nasz, z tego tak mi się wydaje przynajmniej. No oni mają jedną śrubkę, my tu mamy ósmy poziom, więc robot jest nasz. Lecimy, mam nadzieję, że uda się skończyć. Oni dosyć sporo tym robotem zdjęli, 70% aż, więc naprawdę sporo. No i tutaj cały czas zapominam, że ten turret mnie atakuje. Dobra, ładujemy sobie heala, oczywiście teraz wlatujemy na pełny i czy uda się zwyciężyć? Dawaj, dawaj, 5, 4, 3, 2, 1, no i mamy wygraną ostatnią gierkę, trzecia gra wygrana, kolejny raz Star Player, no i kolejna gierka do questa wleciała, także myślę, że to było tyle w tym odcinku, dajcie znać, czy wam się podoba ta postać, czy kupiliście sobie Brawl Passa, no i zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się spodobał, zasubskrybujcie kanał, dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema!